wszystkim w bodajże trzecim danym vlogu. Dzisiaj akurat jest niedziela, 20 chyba. No i wiem, powiem, że moje włosy wyglądają bardzo, bardzo źle, gdyż siano. Bo dzisiaj będą urodziny i chciałam zrobić po prostu to. Przed urodzinami sobie fryzurę jakąś i piszcie też w komentarzach na dole. Czy jaką ja mam robić sobie fryzurę na urodziny, bo kompletnie nie wiem. Może sobie zrobię koka, może jakąś fryzurę na bok. To Jezu, ohydnie. Dobra, fryzura, nie przejmujcie się. No i też no jest strasznie ciepło. Jestem na krótkich rękach, na ramionczkach. Outfit sobie zrobiłam rano. No, zrobiłam sobie outfit rano. I właśnie to tak wygląda. Mój dzień jest bardzo leniwy dzisiaj. No nic poszczególnego, nie będę robiła po prostu. Jestem teraz na trampolinie, jak widzicie tu tutaj tą siatkę. Jest straszny syf na tej trampolinie. Po prostu to jest MMS, coś jakoś tutaj od MMS-ów to od mamy. Już to było. To i masę wiele innych rzeczy. Dlaczego? Bo był u mnie mój kolega Artur. I my sobie zrobiliśmy taką małą imprezę tutaj, na tej trampolinie i po prostu wszystko rozwaliliśmy. Lecą okruszki chipsów i to naprawdę wygląda ohydnie. Jeszcze sobie muszę paznokcie pomalować. No, no i pomaluję sobie paznokcie, to może ten coś jeszcze nagram. No to odezwę się do was później. No, odezwę się do was później, tak na początek, bo teraz muszę iść sobie coś porobić i odezwę się do was później. To pa! Dobry, ja już poskakałam na trampolinie, teraz wychodzę z trampoliny i idę. Mam do przetestowania Mój tata kupił mi chipsy, teraz muszę je przetestować. Moja siostra, ode mnie starsza, ma 25 lat. Ona już je przetestowała, mówiła, że ohydne. Ja ich naprawdę nie jadłam. I one są jakieś na dworzu. Nie wiem w ogóle, jak one smakują. Czy są naprawdę dobre. No jakieś będzie teraz testowanie chipsów. Boję się strasznie, jak one smakują. One są dobre. No wiecie, to jest dobry system. One wyglądają tak. To jest taka jakby gwiazda i one są jakby polane okruszkami ketchupu. I mój kot teraz chce te chipsy i ja jemu może dam jednego. Ale oni tak i tak tego nie jedzą, więc się nie przyjmujcie. I testujemy. Fryzura. One na samym początku są takie dobre, mają taki prześliczny zapach, ale już pod koniec to one są takie niedobre. Na samym początku, jak się już ugryzie i się trochę pogryzie, to są przepyszne. A już pod koniec, jak się chce je połknąć, to są już niedobre, ale do zjedzenia się dadzą zjeść. Gdzieś się oczywiście dadzą. One są strasznie niedobre. Może ktoś taki lepiej i nie, bo tak gdzieś są ohydne. One są tutaj widać, o to jest tak, też z grilla są naprawdę nie polecam z grilla, nie wiem, ja nie lubię z grilla w ogóle chipsów żadnych, bo są niedobre chipsy. I teraz akurat, nie wiem, ktoś na kładzie jest. W niedzielę, nie no, hardcore, nie no, żartuję. Nie wiem, że teraz sobie idę z Petra, idę na ulicę. Na ulicę z Petra. No to idę i się zobaczę, że jak będę już na ulicy i jak sobie pochodzę. Dobra, ja już wróciłam z małego spacerka, tylko do
znaczy za wsi, bo ja mieszkam oczywiście we wsi i tak. No. No i mam tylko naprawdę zobaczyć pod wrotem, nic tam się ciekawego nie działo. Psy szczekają, moja pewnie tylko sąsiada, no nie wiem. Dzieci psy nadal leżą. Wy może je widzieliście, może nie? Ile teraz akurat się robi? Może sobie się jeszcze gdzieś ściągnę. Mój kotek, kochany kotek. To jest Natosia. Nie wiem, może nie widzieliście, ale będziecie mieli. Na pewno na Instagramie gdzieś. I na dole pod filmem znajdziecie też link do Instagrama i do Facebooka, żebyście mnie obserwowali, bo naprawdę warto. I teraz akurat się trochę nudzę. Nie wiem, to jest godzina, słuchajcie, 13:08. Bateria mi pada. No, ale jeszcze mogę na te 13:08 jest. No to fajnie, że jest już taka godzina, super. I może o 15 wyjedziemy. Nie, o 14 mieliśmy wyjechać. No nie wiem, czy to jeszcze. Na pewno sobie pomalę, na pewno chcę, bo w ogóle nie mam pomalowane. Jakiś make-up zrobię, czy coś takiego. Właśnie na pewno sobie jakoś zrobię odżywką sobie w sprayu, to wszystko zrobię, żeby były pogodniejsze. Patrzcie, nikt nigdy chyba takich kontówek nie miał. Patrzcie w ogóle, jak ja mam końcówki, ja nie mogę kupić do ścięcia. I koleżanki mnie namawiają w ogóle, no, żebym nie ścinała, ale ja nie wiem, czy ja zetnę, czy nie. I oczywiście niedługo będzie wszystko o moich włosach. Nie wiem, piszcie, czy w ogóle chcecie, może nawet dzisiaj to będzie. No. No i nawet będzie może jakiś challenge nagram. Też na pewno moja kuzynka, mojej cioci, więc... Wiecie, jak to jest. Może nagram coś u mojej cioci, nie wiem. Może jakiś vlog nagram u mojej cioci. Albo wszystko o moim włosach nagram u mojej cioci. Jeszcze nic nie wiem. No. Jeszcze nic nie wiem, czy co nagram u mojej cioci. Na pewno jakiś vlog. Czy coś takiego u mojej włosy marcie. To jest sialo całe. Ale na pewno będzie ładniejsze. I postanowiłam oczywiście. Mam rozpuszczonych pojechać, bo to jest matka, mam mini grzywka, ja sobie ją zapuszczam, bo chcę mieć, bo mi to pasuje, mi się tak wydaje, że mi to pasuje. Patrzcie, ona jest kolorowa, mała, ale mi to pasuje taka grzywka i ja lubię mieć takie grzywki i to wygląda bardzo ładnie. Nie wiem, może niektórzy tego nie lubią, ale ja lubię takie grzyweczki. I teraz akurat praktycznie nic, ale to nic nie robię. Bo są same ludy i może wam pokażę outfit, jakie jestem ubrana do mojej cioci na urodziny. No to za chwilę się spotkamy, bo teraz idę się spytać mojej mamy, kiedy jedziemy i do was się odezwę, jak się spytam. Maja mama mówiła, że jedziemy za godzinę, jest 13, chyba 10 i Maja mówiła, że jedziemy za godzinę, więc wybieram się opcję. I tak nawet jest bardzo ładna pogoda. Jestem zdziwiona tą pogodą, że jest w ogóle taka ładna. Ja się chcę siedzieć.